Wielka noc narodzenia Jezusa Chrystusa. Efrem syryjski o narodzeniu Chrystusa, część czwarta. W tym dniu nasz Pan pokorny zamienił chwałę na pogardę, gdyż przewrotny Adam zamienił prawdę na nieprawość. Współczuł Adamowi ten, który jest dobry. I pokonał jego przewrotność swoją prawością. W to święto, niech każdy przyozdobi wieńcem drzwi swego serca, oby zechciał je otworzyć duch święty, oby wstąpił i zamieszkał, i nasze wnętrze obdarzył świętością. Zobacz bowiem, wędruje on od drzwi do drzwi, wypatrując, gdzie mógłby zamieszkać. Tulił do siebie Józef syna jako małe dziecię. Służył mu jako Bogu, cieszył się nim, jako dobrym i przed nim sprawiedliwym odczuwał bojaźń, jakże wielkie zamieszanie. Kto to sprawił, o synu najwyższego, że jesteś mi synem? Powodowany zazdrością o twoją matkę, chciałem ją opuścić. Nie wiedziałem, że w jej ciele jest największy skarb, który moje ubóstwo w okamgnieniu ubogacił. Dawid król powstał z mojego pokolenia i nałożył sobie diadem. Ja pogrążyłem się w głębokim uniżeniu. Zamiast królem stałem się cieślą i wtedy właśnie otrzymałem koronę. W moich rękach bowiem spoczywa pan. Wszystkich koron. Do stworzenia godnych pozazdroszczenia melodii została natchniona Maryja, która zaśpiewała kołysankę. Kto sprawił, że samotna poczęła i porodziła jedynego, który jest mnogością, wielkim i małym, cały przy mnie i cały wszędzie? Dzień, kiedy wszedł Gabriel do mnie ubogiej, w jednej chwili uczynił mnie panią i służebnicą, gdyż jestem służebnicą twego bóstwa, lecz także matką twego człowieczeństwa, o panie i synu. W okamgnieniu służebnica stała się córką królewską, dzięki tobie, o synu króla. Oto pokorna z domu Dawida, z twego powodu. Oto córka ziemi, zdobyła niebo dzięki temu, który jest z nieba. O cudzie przede mną leży dziecko, a zarazem starzec. Jego oczy są skierowane całkowicie na niebo, a mimo to nie milknie szczebiotanie jego dziecięcych warg. Jak bardzo podobny jest do mnie, a przecież z Bogiem. Rozmawia Jego milczenie. W jaki sposób mam ci otworzyć źródło mleka, Tobie, o źródło? Jak mam ci podać pokarm? Z Twego stołu, żywicielu wszechświata? Jak mam się zbliżyć do Twoich pieruszek? O Ty, który światłem jesteś okryty? Jesteś synem jedynego, Mam Cię nazywać synem Wielu. Nie są Cię w stanie wyrazić tysiące imion, gdyż Ty jesteś Synem Bożym, a zarazem Synem Człowieczym, Synem Józefa, Synem Dawida i Synem Maryi. Z Twego powodu jestem znienawidzona, o kochający wszystko. Prześladowana jestem, ponieważ poczęłam i porodziłam jedyną ucieczkę człowieka. Adam się ucieszył, gdyż ty jesteś kluczem do jego raju. Popatrz, oto morze się burzy przeciwko twojej matce, jak przeciw Jonaszowi. Oto gwałtowne fale Heroda usiłują zatopić Pana mórz. Dokąd mam uciekać? Poucz mnie, o mistrzu swojej matki. Z tobą chcę uciekać aby z tobą zyskać życie na każdym miejscu Więzienie przy tobie przestaje być więzieniem ponieważ z tobą człowiek wstępuje do nieba Grób dzielony z tobą przestaje być grobem gdyż jesteś z martwych wstaniem W świątyni Symeon niósł go na rękach i śpiewał mu kołysankę. Przyszedłeś o miłosierny, by nade mną starcem się zmiłować. I w pokoju sprowadzić moje kości do głębokości Hadesu. Przez ciebie zostanę wskrzeszony z grobu do raju. Anna wzięła go w objęcia, złożyła pocałunek warg na jego ustach i duch spoczął na jej wargach. Stało się z nią to, co z Izajaszem, którego usta milczały. Zostały one otwarte rozżarzonym węglem, który dotknął jego warg. Została rozpalona Anna w duchu, który przybył z jego ust i zaśpiewała mu kołysankę. O dziecko królewskie, dziecko pogardzanych ludzi. Milcząc słyszysz, niewidzialnie widzisz, w ukryciu rozpoznajesz. Boże człowieku, chwała Twemu imieniu. Dawid, ojciec twój, z powodu jednej owcy zabijał lwa. Ty zabijasz o synu Dawida niewidzialnego wilka, który zabił Adama, niedoświadczoną owcę, bezpiecznie pasącą się w raju. Na ten głos chwały powstali. Oblubieńcy i wybrali czystość, dziewice zachowując wstrzemięźliwość, dziewczęta niewinnością promieniejąc, zeszli się tłumnie i oddali cześć synowi. Zeszły się staruszki z miasta Dawidowego do córki Dawida i wypowiedziały słowa błogosławieństwa. Szczęśliwe jest nasze miasto, gdyż jego ulice rozjaśniło światło Izajasza. Dziś syn Dawida postawił w tobie tron Dawida. Zawołali starcy: Błogosławione niech będzie dziecko, które Adama odmłodziło. Był on smutny, gdy dostrzegał, że się starzeje i coraz bardziej słabnie. Podczas gdy wąż, który go zabił, zrzuca skórę i się odmładza. Błogosławione niech będzie dziecko, dzięki któremu młodość odzyskali Adam i Ewa. Pochwalony niech będzie mądry Bóg, bratający, wiążący bóstwo z człowieczeństwem. Pierwsze z wysokości, drugie z niskości. Obie natury połączył on jak farby i powstał obraz Boga-Człowieka. Błogosławiony miłosierny, który w raju widział włócznie zagradzającą drogę do drzewa życia, przyszedł i odział się w ciało, które włócznią zostało zranione, aby za sprawą jego otwartego boku otwarła się droga do raju. Przyszli rolnicy i upadli przed rolnikiem troszczącym się o życie. Proroczo mówili do niego. Błogosławiony rolnik, uprawiający rolę serca, swą pszenicę gromadzi w spichlerzach życia. Przyszli zbierający winogrona i chwalili szczeb winny, który wyrósł z korzenia i pnia Jessego, dziewiczą latorośl, uschniętego krzewu winnego. Bądźmy bukłakami na nowe wino, co wszystko odnawia. Ze względu na Józefa przybyli cieśle do jego syna. Błogosławieństwo twemu dziecku, pierwszemu ze wszystkich cieśli. Ono kiedyś zaplanowało arkę, a dziś zbudowało namiot temu, co przemijalne. Przyznaj się do naszego rzemiosła, abyś był naszą dumą. Wykonaj jarzmo, słodkie i lekkie, dla tych, którzy je noszą. Stwórz miarę, w której nie będzie żadnego oszustwa, ponieważ będzie ona pełna prawdy. Nikt nie wie, jak się powinno nazywać Twoją matkę, panie. Nazwie się ją Dziewica. Jej dziecko jest jawnym tego sprzeciwem. Poślubiona. Nikt jej nie poznał. Skoro więc już twoja matka jest niepojęta, to któż ciebie może pojąć? Jedynie ona jest twoją matką, a twoją siostrą razem ze wszystkimi. Stała się tobie matką, stała się tobie siostrą. Jest również twoją oblubienicą wraz ze wszystkimi czystymi dziewicami. Wszystkim ją ozdobiłeś ty. Który jesteś pięknością swojej matki. Cudem jest Twoja matka. Zamieszkał w niej pan i stał się sługą. Przyszedł biegły w słowie i w niej stał się niemy. Przyszedł grzmot i zamilkł jego głos. Przyszedł pasterz największy i w niej stał się barankiem, bezbronny się ukazał w świetle dnia. Odwróciło porządek łono Twojej matki. Stwórca wszechświata wszedł jako bogaty, a wyszedł jako żebrak. Wstąpił Najwyższy, wyszedł uniżony, wszedł blask niebieski, a wyszedł okryty szatą wzgardy. Przyszedł bohater i stał się owocem matczynego łona. Ten, który wszystko żywi, uczył się głodować. Który wszystko poi, uczył się pragnąć. Nagi i ogołocony, wyszedł na zewnątrz. Ten, który wszystko przyodziewa. Przyszliśmy, aby ujrzeć ciebie, Boga, lecz oto jesteś człowiekiem. Przyszliśmy Cię zobaczyć jako człowieka, a oto zabłysnął znak Twojego bóstwa. Któż zrozumie owe przeciwieństwa o prawdziwy? Przybyliśmy zobaczyć mieszkanie, które stało się Twoim udziałem potomku Dawida, a ty z bogactwa swego ojca żłób odziedziczyłeś. Spośród wszystkich jego pałaców grotą zostałeś obdarowany, a zamiast królewskiego powozu przydzielony ci został nędzny osioł. Niepojęte jesteś, o dziecko, wszystkich bowiem sobą obdarzasz. Śmiejesz się do każdego, z kim się spotykasz, do każdego, kto cię widzi, wychodzisz z radością. W miłości jesteś podobny do kogoś, kto jest spragniony ludzi. Czemu nie czynisz żadnej różnicy pomiędzy swoimi rodzicami a obcymi, pomiędzy swoją matką a służącymi, tą, która cię karmiła, a nieczystymi kobietami? Ujawnia się tu twoja nieroztropność, czy twoja miłość? Miłośniku wszystkiego! Niepojęta Twoja miłość. Gdy jesteś przeklinany, nie gniewasz się. Gdy ktoś na Ciebie krzyczy, Ty się nie boisz. Kiedy ktoś Cię beszta, nie wpadasz w przygnębienie. Czy jesteś większy od prawa, co stosuje odpłatę? Rozradowałeś zagniewanych, którzy przyszli Cię ujrzeć, śmiejąc się. Odeszli pojednani, porywczy stali się łagodni dzięki tobie o dobry. Kim jesteś, o dziecko, że dzięki tobie sama gorycz stała się słodka? Czy widziano kiedykolwiek niemowlę odwzajemniające się radością za radość najbliższych? Będąc przy piersi matki, ogarniało ono najbardziej oddalonych. Cóż za piękny widok! Małe dziecko zwraca się do wszystkich ludzi, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Kto zatroskany przyszedł, a zobaczył ciebie, tego troska opuściła. A kto przybył przytłoczony myślami, przy tobie zapomniał o ciężarze. W tej obecności nawet głodny. Zapomniał o jedzeniu, a kto został posłany, oczarowany Tobą, zapomniał o drodze. Nie chcę być zazdrosna, synu mój, że będziesz nie tylko ze mną, lecz także z każdym człowiekiem. Bądź Bogiem temu, kto Cię wyznaje, Panem temu, kto Ci służy i bratem temu, kto Cię kocha. Abyś wszystkich uratował. Gdy mieszkałeś we mnie, we mnie i poza mną, mieszkał Twój majestat. A gdy cię porodziłam, widzialnie, Twoja niewidzialna moc bynajmniej mnie nie opuściła. Jesteś we mnie, a także poza mną. O, zmieszanie własnej matki. Gdy patrzę na Twój obraz zewnętrzny, co leży przed mymi oczyma. Twój obraz niewidzialny kształtowany jest w moim duchu. W twym widzialnym obrazie oglądałam Adama, w niewidzialnym twego ojca z tobą zjednoczonego. Czy tylko mi ukazałeś swoje piękno w dwóch obrazach? Kształtował cię chleb i duch ludzki. Zamieszkaj w chlebie i tych, Którzy go spożywają. W widzialnym chlebie i w niewidzialnym duchu niech cię ogląda twój kościół, tak jak cię w nich widziała twoja matka. Kto twojego chleba nienawidzi, podobny jest temu, który nienawidził twego ciała. A daleki, kochający twój chleb, jest niczym bliski. Który kochał Twoją postać. W chlebie i ciele odnajdywali Cię pierwsi i odnajdują ostatni. A teraz, o dziecko, Twój chleb godniejszy jest czci aniżeli Twoje ciało. Twoje ciało widzieli bowiem także ci, którzy Tobie przeczyli. Tacy jednak nie widzą Twojego, Chleba żywego. Ucieszyli się dalecy, ich udział przewyższył udział bliskich. Oto twój obraz malowany jest krwią winnych gron, na chlebie oraz na sercu, palcem miłości, farbami wiary. Błogosławiony, kto dozwolił przeminąć obrazom z kamienia! zamieniając je na obraz prawdziwy.